tym odcinku. Boxder rozmawia z Pawłem Nuźwiakiem. No nawet nie wiem, jak się przywitać. Kulturalnie mówiąc, sobie dobry wieczór o tej porze. Zawodnicy zdradzili swoich potencjalnych przeciwników na następne walki. Kasjusza bym wciągnął, żeby z nim zawalczyć, no. Spina Amadeusza Ferrari z Kubą Nowaczkiewiczem. Ja nie robię nigdy z siebie gangstera, a czy powiedziałem, że kogoś rozjem... Poniedziałkowy wieczór odbył się specjalny Cage Fame MMA, w którym uczestnikami byli jako prowadzący Boxdel i Maciej Turski oraz zawodnicy tacy jak Mandzio, Wiewiór, Amadeusz Ferrari, Robert Karaś oraz Czarek Jóźwik. Między Amadeuszem a Wiewiórem doszło do burzliwej dyskusji na temat ich walki. Jedyne co chcesz tak osiągnąć, chcesz dostać atencji, bo tak, ewentualny rewanż ze mną, ale tak. Ja nie jestem fundacją charytatywną do rozdawania atencji. No ale dobra, ale ty teraz mówisz, że nie dasz mu rewanżu, a ty pierwszy powinienem przegrałeś. Jeśli kiedyś zechce ci dać walkę, to oczywiście ją dostanę. A to ja muszę dać ci rewanż, a nie ty mi dać walkę. No bo właśnie walczę w main evencie, a ty jesteś dodatkiem. Ale to ja mam pas i ty ze mną przegrałeś w swojej płaszczyźnie. No nie zawalczyliśmy w MMA. I bo co? Się obsrałeś. O Jezus, głupi jesteś, Wiewiór, tylko z twarzy, no. Boxdel poprosił reżyserkę, aby zadzwoniła do Pawła Jóźwiaka w sprawie wynagrodzenia za walkę, w której oboje mieli rzucić na stół po 200 tysięcy złotych w formie zakładu. Włodarz Federacji FEM nie zgodził się na taką kwotę, a w rozmowie miał wytłumaczyć dlaczego. Konfrontacja telefoniczna odbyła się w dość suchej atmosferze, a włodarze wbijali sobie szpileczki, co wynika z ich niechęci do siebie. No nawet nie wiem, jak się przywitać. Boxdel z tej strony ludzie jest... kulturalnie mówią sobie dobry wieczór o tej porze. Ale no to niech będzie w takim razie dobry wieczór, ale my nie jesteśmy w takich relacjach, żeby gdzieś tam się witać. Relacja jest nieważna, ale liczą się pewne zasady i dobre obyczaje. Dobrze, ale widzę, że ty niewiele masz w tym wspólnego. Okay. Czy jesteś w stanie ze swojej garzy gwarantowanej rzucić wszystko do walizki? Posłuchajmy, ja nie jestem, że tak powiem, nauczony negocjować kontraktów na life i tak dalej, także jak chcesz ze mną negocjować, nie któryś ze swoich wspólników dzwoni do mojego, to możemy rozmawiać, a nie jakieś popisówki na wizji. Zawsze ktoś musi przegrać i szczególnie w wadze ciężkiej jeden cios może zmienić wszystko, także ci wieś, że ty jesteś tak bardzo pewny siebie. Na Cage'u padło też pytanie, z kim z federacji lub spoza niej chciałbyś zawalczyć. Mandzio jako potencjalnego przeciwnika wskazał Konopskiego, zaznaczając, że ten w walce z Ksajo zaprezentował się z bardzo dobrej strony, a on sam musi jeszcze trochę potrenować, żeby ta walka miała sens. Ja z Konopem chciałem zawalczyć bardzo, tylko że chcę wejść na poziom Konopa, bo uważam, że Konop się zaprezentował ze świetnej strony. No czyli ale Konopskiego lubię. Czyli lubisz Konopskiego? Ja lubię Konopskiego, co nie zmienia faktu, że chciałbym z nim zawalczyć i poddymić. Ale ja się zgadzam, że Konop to był chyba taki najciekawszy, najbardziej zaskakujący tak. Debiut. Bo patrząc na gościa z perspektywy gdzieś tych programów i wystąpień, jak najbardziej taki... Tylko... delikatny, wrażliwy, gdzieś bardziej te cechy pokazywał, a wyszedł na walkę i był poukładany. I chcę wejść kiedyś na ten poziom, żeby móc się z nim zwierzyć i wierzę, że to jest kwestia czasu i kwestia treningu, bo i tak mam postanowione niezależnie. Byście Łukasz ogólnie z Konopskim jakby zakopali w wszelkie jakieś... No i dogadanie. Wystarczyło raz pogadać wszystko dogadanie, co nie, bez żadnego problemu. Nie, ja się bardzo lubię z Konopem. Wyszykuję się kiedyś tak z poziomem, że będę mógł z nim zawalczyć. Drugim zawodnikiem, jakiego wskazał, jest Diables, czyli streamer i aktualny zawodnik Hailik. Diables mnie wyzywał do walki, myślę, że z Diablesem mógłbym się zwierzyć. Diables mnie wyzywał do walki, tylko że właśnie on tak o tym mówił, po czym się okazało, że coś tam prawie mieliśmy zawalczyć, tylko że ja miałem takie, nie no chłopie, no ja nie chcę to wychodzić z aż tak krótkim okresem przygotowawczym, bo może pewnie jako debiutant, który trenuje dopiero kilka miesięcy, nie pokaże wiele, ale nie chcę pokazać aż tak mało. W przyszłości może dojść do walki Roberta Karasia z Kubą Nowaczkiewiczem. Zawodnik Hailik stwierdził, że jest zainteresowany takim pojedynkiem, a wstępnie walka ta była już dogadywana, ale Nowaczkiewicz nie wziął jej ze względu na to, że Karaś jest debiutantem. Prawdopodobnie po starciu Karasia z Filipkiem istnieje duża szansa na to, że w oktagonie zobaczymy walkę Nowaczkiewicz kontra Karaś. Z racji tego, że to jest jego pierwsza walka, ja też nie chciałem się bić z racji tego, że jest debiutantem. I też się zdziwiłem, szczerze mówiąc, że Filipek wziął tą walkę, z racji tego, że on już tych walk już ma chyba 5 czy 6. No ale chłopaki se powalczą, my się gdzieś tam na pewno... złapiemy. Wiewiórka, czyli aktualny mistrz Fame MMA w wadze półśredniej do 77 kg, jako potencjalnego przeciwnika wskazał Kasjusza Życińskiego i wyraził chęć walki w formule K1, ponieważ jak stwierdził w pojedynku w MMA, Don Kasjo nie miałby z nim szans. Z innej federacji Kasjusza bym wciągnął, żeby z nim zawalczyć. No, w K1 bym zawalczył z nim w małych rękawicach, bo w MMA na pewno by ze mną nie wyskoczył. A w K1 małych bym mógł z nim zawalczyć. Moim zdaniem bez sensu, bo ma być go zmiażdżył, a tak to trochę ciężko, nie?
Nie, ja uważam, że w małych w K1 bym wygrał. Wiesz, ja nie wierzysz w siebie. No ale nie no, on nie, ma bardzo, ale on ma bardzo dobry boks, ale w dużych rękawicach, bo zasłania się głównie za podwójną gardą. W małych rękawicach jego atuty były bardzo, bardzo osłabione, bo mógłbym się przebijać przez jego gardę. Małych. Czarek jako osobę, z którą mógłby zawalczyć w przyszłości, wskazał Sylwestra Wardęgę. Jako powód wskazał opinię Wardęgi odnośnie sposobu prowadzenia konferencji przez Roberta Pasuta, która sugerowała negatywne podejście druida do jakości performance'u Sutonatora. Myślę, że mógłbym zawalczyć z Sylwestrem Wardęgą i myślę, żeby to była fajna walka. Kiedyś gadaliśmy z Wojtkiem Golą też. Dobrze. Jeszcze o tym. Myślę, mamy podobne warunki fizyczne, myślę, że to by była fajna dla ludzi też walka. Uważam, że to, co zrobił Sylwester przed ostatnią konferencją z... że zlikował, pomimo tego, że obiecywał Robertowi, że tego nie zrobi, na chwilę przed konferencją na Twitterze to, że Robert będzie prowadził konferencję, uważam to za słabe zachowanie. Siedzę na konferencji i widzę, że jest prowadzona inna transmisja właśnie Sylwestra wtedy. Zobaczyłem pytanie, czy Robert dobrze prowadzi konferencję. Tak, nie. Uważam, że było to w jakimś stopniu nacechowane negatywnie, żeby budować narrację. No, może no. W programie dowiedzieliśmy się też o spinie na linii Ferrari-Nowaczkiewicz. Amadeuszowi nie spodobał się jeden z wpisów na Twitterze Kuby i stwierdził, że zawodnik Hajlik nie miałby z nim w walce żadnych szans. Waczkiewicz, jak słyszy moje imię, to jakby dosłownie ksiądz diabła usłyszał, co a nie? Ostatnio, a jeszcze ostatnio coś zakozaczył. Wiesz co, ja tutaj nie będę się właśnie w żadną chuligankę bawił, że o, dziś cię złapię czy coś, ale kurwa liczę na poważną rozmowę w cztery oczy, nie? Może nawet na honorową solówkę, chociaż wątpię, żeby ten człowiek coś tam kurwa, coś chyba się mu popierdoliło, co nie? Wydaje mi się, że z tym światem nie ma nic wspólnego i żeby po prostu zachowywał się jak człowiek, szczególnie będąc w show biznesie. Nie miałem nic do niego, lubiłem go, nawet nie chcę powiedzieć, że bardzo, ale spoko, gościu mi się, ale wkurzył mnie ostatnio jakimiś tam swoimi zjednymi rozkminami i bardzo chętnie bym mu nastawił tą mordę, nie? Pom go jak psa stary, nie? Tak naprawdę. O, ale ja bym nie ma jaj do mnie wyskoczyć. A Mateusz Ferrari kontra Kuba Nowaczkiewicz. Kilka minut po tym reżyserka wykonała telefon do Nowaczkiewicza i doszło do konfrontacji. Ja próbuję ci wytłumaczyć, że dla innych osób ze środowiska, poczekaj, ze środowiska trochę innego niż show biznes, na przykład takie coś może się nie podobać. Twoje krzyczenie, że jesteś władcą piekieł, że jesteś taki. Ja rozumiem, że to jest kreacja i kiedyś nawet sam do ciebie podszedłem i powiedziałem, że ja ogólnie jestem fanem twoich występów na konferencjach. Było tak, było tak. Po rozmowie z tobą prywatnie nie powiedziałem ani złego słowa gdzieś tam na ciebie. Kryzys został jednak zażegnany, ponieważ panowie się lubią, a konflikt mają wyjaśnić w prywatnej rozmowie. Jeśli mówisz, że kurwa nie ma za co się obrażać, no to ja też... Ja znajdę nie będę się ja znajdę na siłę, nie? Porozmawiamy normalnie, na żywo. Póki co ja bym wystawiam flagę na zażegnanie konfliktu. Gdzieś się na pewno przetniemy, to sobie pogadamy. To już wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie. Siema.